Cześć, witam Was serdecznie. Jest jakoś godzina 16. Ja wstałem dzisiaj koło 2 po to, żeby przyjechać do Curychu na premierę Oporeno. Powiecie, że to już było, bo było w kinach. Macie rację, było w kinach jakoś 10 kwietnia, o ile mnie pamięć nie zawodzi, ale w Chinach. Natomiast teraz mamy europejską premierę, no i zapowiedź dostępności serii Oporeno w Polsce. No to co, może przejdziemy się i obejrzymy te nowe telefony. Zapraszam. No i oto, kochani, Oporeno już w moim ręku. Tak to wygląda. Jest to telefon, który będzie niebawem dostępny w Polsce w cenie 2199 zł z pamięcią 6 plus 256 giga, o ile dobrze zapamiętałem. Tutaj odsyłam Was do komunikatu, który macie w opisie filmu. Specyfikacja oczywiście na MGS-em. Ja tu tylko powiem, że ekran robi naprawdę dobre wrażenie. Bardzo wąska ramka. Dzięki temu, że przedni aparat udało się ukryć w takim wyjeżdżającym elemencie, który ponoć jest inspirowany drzwiami samochodów Lamborghini. No nie wiem, wierzę producentowi na słowo, bo faktycznie trochę to tak wygląda. Można też powiedzieć, że to płetwa rekina. No ale wygląda to dosyć fajnie. Przetestował to producent na 2000 cykli. Powinno, miejmy nadzieję, wytrzymać dłużej. No niemniej tutaj tak producent gwarantuje. Mechanizm ten jest chroniony. W razie upadku telefon wykrywa, że leci na ziemię i to się powinno błyskawicznie schować. No wybaczcie, chyba tego nie mogę tu sprawdzić, bo tu są ludzie, którzy patrzą mi na ręce i no nie wypada. W każdym razie tutaj też znowu wierzymy producentowi. Co ważne, jest tutaj klasyczny głośnik z przodu. W tym elemencie wjeżdżającym ten głośnik również wyjeżdża. Mamy tu po prostu szczelinę, przez którą będzie go słychać. Jest czytnik linii papilarnych w ekranie. No i moi drodzy, jest mini jack w obu modelach, zarówno w tym, jak i w tym modelu wyższym z 10-krotnym zoomem jest mini jack. I również potwierdzam, w obu modelach jest NFC. To dosyć ważne. Tył wykonany ze szkła, ale o takiej fajnej matowej strukturze. No, telefon dzięki temu nie jest zbyt śliski, nie będzie uciekał z dłoni. No i co ważne, aparaty fotograficzne, słuchajcie, nie wystają. Straszliwie mi się to podoba, ale producent zadbał, żeby się nie rysowały. Dodał takie tutaj wystające coś, taki pipsztyk, na którym telefon będzie się opierał, kiedy go odłożymy na płaską powierzchnię. A w środku Snapdragon 710. No a resztę to sobie bardzo proszę doczytajcie. Macie podlinkowane w filmie specyfikacje. Tam sprawdzicie. A ja tradycyjnie nie będę cytował z pamięci, no pewnie coś bym pokręcił. Lecimy dalej. No i mamy już teraz w rękach ten niezwykle efektowny telefon o mocno skomplikowanej nazwie, bo on się nazywa Oporeno 10x Zoom lub jeśli wolicie 10 razy zoom. No i tu mamy faktycznie ten peryskopowy mechanizm pozwalający osiągnąć płynne zbliżenie w tylnym aparacie fotograficznym, przy czym pamiętajmy, to 10 razy to jest tak liczone z tych wszystkich trzech matryc, czyli wykorzystując wszystkie trzy matryce mamy 10-krotne zbliżenia, tak naprawdę ten mechaniczny zoom pozwala na trochę mniej. Warto zwrócić uwagę, że aparaty doskonale zlicowano z tylną ścianką, aż mi tutaj kamera gubi ostrość, jak widzicie miejscami, bo to jest jedna, jednolita, gładka powierzchnia i warto zwrócić uwagę na ten detal. To jest taka podpórka, po to, aby nie rysowały się obiektywy, kiedy telefon odłożymy płasko. No i kolejny bajer mamy tutaj, mechanizm wysuwający przedni aparat fotograficzny. Dzięki temu dało się osiągnąć bardzo wąskie ramki na ekranie. No i imponujący ponad 93% współczynnik screen to body ratio. Dolna ramka ma około tam 3 mm z groszami, bodajże 3,5 podawano. Wydaje mi się, że jest trochę większa, no ale nie będę się spierał z producentem. W każdym razie rzeczywiście telefon wygląda bardzo efektownie. Bardzo ładny ekran AMOLEDowy, jasno świecący, z fajnymi kolorami. On tutaj pokrywa bardzo szeroką paletę barw, no ale po takie detale to już odsyłam Was do tekstu w opisie filmu i do specyfikacji na MGS-ie. Ja jeszcze tylko dodam, że ten telefon na razie u nas nie będzie dostępny. On wejdzie do sprzedaży nieco później. No, trochę szkoda. No i jeszcze tutaj do kompletu matowy wariant zielony tego Oppo 10x Zoom. Wygląda trochę inaczej. Tu ma osiągnięte taką matową strukturę, przy czym pamiętajmy, to nadal jest szkło Gorilla Glass 6 z przodu, Gorilla Glass 5 na tyle. W środku Snapdragon 855 i
czytnik linii papilarnych w ekranie. Model obsługujący sieci 5G w zasadzie będzie wyglądać identycznie, no będzie się różnił oczywiście obsługą sieci, natomiast technicznie będzie bardzo zbliżony, no i wizualnie będzie w zasadzie stuprocentowo taki sam, ale on to na razie niestety tylko będzie w Szwajcarii. No i tu już widzimy kolejny z prototypowych produktów, przyszłościowy produkt Oppo. Na razie jeszcze okularki do rozszerzonej, do wirtualnej rzeczywistości są przewodowe, no ale wiadomo, będzie 5G, będą już prawdopodobnie bezprzewodowe. Koszt takich okularów będzie mniej więcej podobny do kosztu smartfonu. No ale to jest melodia przyszłości, po prostu na razie Oppo tylko pokazuje, że nad czymś takim pracuje, rozwija i dopiero za jakiś czas nam pokaże gotowy produkt, bo to co widzimy to jest taki, powiedzmy, działający, ale jeszcze prototyp. No i tu widzimy jeszcze demonstrację modelu 5G. No na razie potraktujmy to tylko jako ciekawostkę, bo dopóki 5G u nas nie ruszy, no to i ten telefon też się nie pojawi, ale powiem Wam, że tu zapowiedziano, że w Szwajcarii do końca 2019 ma już 5G ruszyć, no a te telefony już będą dostępne. Oczywiście mówimy o całym terytorium Szwajcarii, bo tak naprawdę 5G to już tu jest, natomiast no wiadomo, zasięg jest póki co bardzo mocno ograniczone, ale obiecują, że będzie to bardzo szybko rosło i Szwajcaria pewnie będzie pierwszym krajem w Europie, który będzie miał całościowe pokrycie 5G. To chyba na razie tyle z europejskiej premiery Oppo Reno. Podsumujmy. Dwa modele LTE. Oppo Reno i Oppo Reno 10x Zoom. Dziwna nazwa, ale tak się niestety ten telefon nazywa. Ciekawe, efektowne urządzenia. No i do kompletu model Oppo Reno 5G. No i zapowiedź różnych innych urządzeń, internetu rzeczy produkowanych przez Oppo. To jest dopiero melodia przyszłości, ale myślę, że to kwestia najbliższych 2 lat, kiedy zobaczymy różne urządzenia ubieralne, noszone marki Oppo. Część już tu mogliśmy zobaczyć, chociażby te ciekawe okularki. No ale tak jak powiedziałem, to jeszcze trochę. A ja teraz idę coś zjeść, no bo w sumie po to się jeździ na konferencję, prawda? Wykwintne danie, pomidorek z mozzarellą. Polecam. Do zobaczenia i dzięki za oglądanie. Cześć.